Mogę trochę powiedzieć na swoim przykładzie, jak to było ze mną. To też myślę, że będzie najlepszym przykładem tego, żeby jak praktycznie przełożyć swoje zainteresowania na to, co się chciałoby robić, bądź się chce robić w życiu w kontekście samej logistyki i pracy jako takiej. No, można powiedzieć, że logistyka ogólnie, można ją podzielić na... Ja to bardziej wolę nazywać łańcuch dostaw, dlatego że to składa się z wielu różnych elementów, czyli to jest transport, to jest logistyka produkcyjna, logistyka komponentów i można powiedzieć ta część komercyjna, czyli też sprzedaż, ale zabezpieczenie tej sprzedaży pod kątem zabezpieczenia tych elementów na poszczególnych magazynach dostępnych do sprzedaży. To jest bardzo dynamiczne środowisko, czyli musi lubić pracować w grupie ludzi, musi mieć taką otwartą umiejętność nawiązania kontaktów z bardzo różnej ilością, można powiedzieć, nawet narodowości. Świat jest, teraz funkcjonuje w systemie globalnym. Wiadomo, że na tą chwilę jeszcze przede wszystkim dominujący dostawcy to są dostawcy azjatyccy i w stosunku do nich trzeba też mieć wiele cierpliwości, jakby umiejętności adaptacji do tej kultury organizacyjnej, która tam jest, co ma się też przekładać na realizację swoich obowiązków. Główne, można powiedzieć, wskaźniki, którym w logistyce osoba pracująca jest monitorowana, to przede wszystkim dostępność komponentów i też produktów na czas zgodny z klientem, bo inaczej klient pójdzie do innego partnera czy potencjalnej firmy. Z kolei musi też umieć jakby odpowiednio przygotować cały pakiet analiz, który by pozwalał optymalizować proces. Logistyka to przede wszystkim koszty i oszczędność tych kosztów, a ta oszczędność tych kosztów najczęściej polega na usprawnieniu drobnych elementów łańcucha. Czy na przykład zamiast dwóch samochodów uzyskamy jeden, czy zbierzemy na przykład kilku klientów i ich dostawy też w jedną, zamiast kilku drobnicowych. To są takie bardzo proste przykłady, w jakich obszarach tutaj się akurat poruszamy. Na pewno kluczem też jest umiejętności IT, bo właściwie teraz, można powiedzieć, nasza branża niekoniecznie musi się sprowadzać do pracy typowo na danej fabryce. Oczywiście trzeba się spotkać z ludźmi od czasu do czasu, porozmawiać na dane tematy, aczkolwiek telefon i komputer to są narzędzia, które są na tą chwilę w dzisiejszym świecie najbardziej wykorzystywane i taką pracę z powodzeniem można robić w domu. I przede wszystkim te kompetencje, nie mówię o telefonie, bo raczej rozmawiać każdy potrafi, co nie znaczy, że potrafi we właściwy sposób, ale kompetencje przede wszystkim dotyczące znajomości programów, aplikacji, które są wykorzystywane w branży logistycznej, na pewno dużo dają i pozwalają brać takiego kandydata, studenta w gronie potencjalnych kandydatów do pracy. Zacznę przede wszystkim może od najprostszego, czy najprostszego w swoim znaczeniu, czyli Office i przede wszystkim Excel. Excel oferuje właśnie możliwości zagregowania danych na różnego rodzaju poziomie. Na pewno Access jako baza danych i wyciąganie z tego odpowiednich informacji. Prezentacji to może nie będę mówił, bo to takie trochę jest oklepane. Czasami w korporacjach za dużo tych prezentacji robimy, ale wiadomo, no, każda branża wiąże się ze swoimi, powiedzmy, parametrami, które trzeba wykonywać. Na pewno programy z klasy, tak jak wspomniałem, MRP, to może być SAP, to może być, są programy z gatunku Oracle, bądź każdej innej firmy, która agreguje zapotrzebowania klientów i przekłada to na konkretne zapotrzebowanie produkcyjne i też zapotrzebowanie komponentów i do tego magazyn, czyli pewnie można powiedzieć kilka modułów takiej gospodarki, można powiedzieć firmowej w obszarze właśnie produkcji, magazynowania i dystrybucji swoich produktów. Tego typu umiejętności na pewno, jeżeli są możliwe do pozyskania na praktykach, bądź poprzez własne zainteresowania, bo niektórzy studenci sami z siebie mają możliwości uczestniczenia, powiedzmy, w jakichś wolontariatach, w jakichś programach dodatkowych. Jeżeli widać ten pęd ku nauce i chęci jakby rozwijania swoich kompetencji w tym zakresie, to na pewno taka osoba jest jak najbardziej wartościowa na rynku pracy.